29 stycznia wspominamy świętego Suplicjusza Severa, biskupa. Żywot świętego Suplicjusza Severa napisał święty Grzegorz Stur około 650 roku. Suplicjusz miał pochodzić ze znakomitej rodziny w Akwitanii. Od wczesnej młodości wyróżniał się wielką wrażliwością na ludzką niedolę. Dlatego majątek, którym po rodzicach rozporządzał, przeznaczył na wspieranie ubogich. Budował także świątynię ku chwale Bożej. Przez pewien czas piastował wysoki urząd na dworze króla Galii, Gontrana. Dzięki poparciu tego króla obrał stan duchowny i został wybrany na arcybiskupa Bourges. Jako metropolita wyróżniał się niezwykłą gorliwością duszpasterską. Niestrudzenie głosił Słowo Boże, dbał o poziom moralny i odpowiednie wykształcenie swojego kleru. Był doskonałym administratorem. Wszystkim zaś dawał przykład swoim życiem chrześcijańskim. Ze swoimi kapłanami prowadził życie wspólne, jak w zakonie. Zdobył sobie tak wielką powagę, że zapraszano go jako rozjemcę w sprawach pomiędzy poszczególnymi biskupami i władzą świecką. Zwołał synod do Macon w 585 roku i do Clermont d'Auvergne. Pełen zasług oddał Bogu ducha w roku 591. Rocznicę jego śmierci zwykło się obchodzić 29 stycznia. Jego relikwie w czasie rewolucji francuskiej zniszczono. Módlmy się. Boże, Ty w świętym Suplicjuszu dałeś swojemu Kościołowi wzór dobrego pasterza. Sprawdza jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.